Cześć moi kochani, dawno mnie nie było, na pewno wielu z was się cieszy, bo nie było mojego marudzenia, smucenia i tym podobne, ale powoli, powolutku wracamy. Przypominam, że live'y są dosyć często, przynajmniej 3-4 w tygodniu na Twitchu, link w opisie, zapraszam was serdecznie. Dzisiaj prawdopodobnie też o 19 zagram sobie ten nowy challenge, o nową emotkę, więc zapraszam was na Twitcha. Jeżeli dzisiaj na Twitchu przebijemy 200 osób oglądających, czyli 200 osób, które będą na live'ie, od razu, jak nawet będzie 201, od razu włączam losowanie karty Google o wartości 50 zł, więc jakiś pakiecik sobie będziecie mogli kupić. Więc jeżeli dzisiaj przebijemy 200 osób, to od razu rzucam losowanie na Google 50 zł albo PSC, co sobie wybierze osoba wygrana. Tak, to jest promocja na Twitch, ponieważ teraz na YouTube, tak jak już wam mówiłem, na YouTubie odcinki, na Twitchu są live. Jest tam lepiej, naprawdę jest wiele lepiej. Więc zapraszam was serdecznie na Twitcha. Dzisiaj godzina 19. No i nagrywamy odcineczek. Dzisiaj nagramy taki odcineczek, wielu z graczy się śmieje. Deck no skill, deck skillowy, jaki by nie był, daje gwarancję wygranej, dużą gwarancję wygranej. Jak tu się Gieruś śmiał. Wystarczy puścić lawę i można klonować. Tak, lawa plus klon to jest dzisiejszy deck. Ostatnio dosyć popularny się zrobił właśnie lawa z klonem. Dosyć dużo osób to ostatnio trenuje, wykorzystuje na challenge'ach, na turniejach, jest dosyć często też spotykany, więc chciałbym wam pokazać. Graliśmy wczoraj, czyli we wtorek 12 marca, graliśmy minicup 7 edycję. Wygrał właśnie Kamikadze, grał z Gierusiem w finale. Chciałbym wam pokazać właśnie dwie waleczki, które tam były. Niestety Gieruś właśnie przegrał, ale mam nadzieję, że się nie obrazi. W ogóle, jeżeli gracie właśnie z kimś na challenge'u i wiecie, że ta osoba może zagrać lawą i klonem, to najlepszym banem właśnie jest na to też, jeżeli wiecie, że gracie tym deckiem, chcecie zagrać, to najlepiej jest banować właśnie Poisona. Kamikaze właśnie zbanował Poisona. Poison to jest taka naprawdę zabójcza kontra na ten deck. No dobrze, ale obejście sobie tą waleczkę razem ze mną, to była walka finałowa, było 2-2 i ta walka decydowała o wygranej właśnie w minicupie 7 edycji. Przypominam, że minicupy gramy co tydzień, w różne dni, ponieważ ja w różne dni pracuję, czasem weekendy mam wolne, czasem nie, więc minicupa gramy w różne dni. Jest to turniej, który od właśnie 7 edycji, 7 tygodni gramy co tydzień, też karty Google, tam są całe zasady, są na Twitchu, możecie sobie przeczytać w opisie. No i zobaczmy, tutaj już Fly Machine, Baby Dragon powoli obijają chatkę. No i naprawdę jest dosyć mocno ten deck ostatnio wykorzystywano, tutaj ładnie armia szkieletonów rzucona z lewej strony, ta beczka też nie miała tutaj czasu, żeby to porozbijać. No teraz Rumblejack, armia szkieletonów, tutaj jeszcze Fly Machine wybronione. No i tutaj już widzicie, Kamikaze już powoli przygotowuje się do lawy. Lawa już właśnie rzucona. Barbarzyńcy już na prawą stronę. I zobaczmy teraz, jak tutaj będzie. Batsy wybronione. Ale ogólnie skupmy się na tym, jak ma wyglądać lawa z klonem. Jak to tutaj jest wykorzystywane. Dorzucone Fly Machine. Dorzucony Baby Dragon. I to jest chyba najlepsza trójka do klonowania. I teraz poleci klon. Nie jeszcze. Teraz jest klon. Zobaczcie. W ogóle ogólnie chodzi o to, żeby te lawa popsy się rozbiły i na klonie było, jeżeli przeciwnik wykorzysta swoje strzałki, zapa, czy co tam ma do rozbijania, to tego klona nie da się zatrzymać. To jest właśnie najlepsze połączenie. Lawa, Fly Machine, Baby Dragon i wyczekać chwilę. Przeważnie z tego, co zauważyłem, osoby, które tym grają, czekałem, aż ta lawa ma końcówkę swojego HP i dopiero wtedy właśnie klonują, żeby te lawa popsy były. Wyczekują też moment, czy tą przeciwnik coś uderzy, czy nie. Najlepiej też trzeba tak przeciwnika zmusić, żeby wykorzystał tego fireballa, strzałki czy coś, żeby nie mógł, miał możliwości obrony. No i tutaj Gieruś teraz, tutaj znowu klon, zobaczcie ten klon tutaj. No,
troszeczkę słaby, ale coś, co miał zrobić, to tam zrobił. Tutaj jeszcze Śnieżka ładnie odpycha. Bacy przy okazji padają. Ta beczka tutaj robi swoje, ale jest też Fly Machine, Lumberjack. No i tutaj wybronione jeszcze Baby Dragon. No i tutaj to wszystko wybronione. Naprawdę ten deck ostatnio w różnych w ogóle modyfikacjach, bo też Jetek Henio, jeżeli jesteście na live'ach, to też widzicie, on troszeczkę inaczej wykorzystuje ten deck. Tam jakieś zmiany już nie były, nie pamiętam jakie. Tutaj Śnieżka, bo ta Śnieżka pięknie wykorzystywana do odpychania jednostek. No i tutaj Kamikaze właśnie, to była walka finałowa. Wygrał 3-2 finał w minicup. No i wam pokażę jeszcze jedną walkę, tam również był klon, tutaj właśnie dwa, Gieruś i Kamikaze grali właśnie tymi samymi klonami, więc dekami, więc tutaj mamy okazję właśnie przyjrzeć się dwóm dobrym graczom z tym samym dekiem. Możemy zobaczyć, jak jeden i drugi będzie starał się wykorzystać. Na razie wyczekują, jak widzicie, tutaj Śnieżka poleciała. Obydwaj rzucili Baby Dragona. Tutaj troszeczkę większą przewagę będzie miał Kamikaze, bo wieża jeszcze, ale nie wiem, Fly Machine. Chciałem, że ta wieża jeszcze tutaj chwyci. Lumberjack jest zatrzymywany przez armię szkieletonów. Klon. No i zobaczcie, Fly Machine, Baby Dragon, no i ta Śnieżka tutaj ładnie to rozbija, ale właśnie Fly Machine, Baby Dragon i lawa. Po to są w tym deku, żeby to klonować. No i zobaczcie, wieża już Gierusia pobija na 1470. Tutaj już lawa frunie od Gierusia. Lumber. Tutaj jeszcze bacy się pojawiły, ale też bacy tutaj zaraz, ten Baby Dragon nie porozbiła tych wszystkich baców. Dwa zostały tutaj, armię szkieletonów. Jeszcze w obronie. Tutaj Gieruś się wybronił. Fly Machine wybronił Kamikaze. Już lawa dorzucona. Jeszcze pchnięta przez Fly Machine, ale tutaj ta Fly Machine troszeczkę nie... Nie, jednak wieża nie zapała, bo myślałem, że się przed szereg tutaj wyrwało. No i zobaczcie, lawa tutaj już na wieży. Będzie klon, czeka, wyczekuje. Zobaczcie, ten to HP spada. Będzie klon. Jednak nie ma klonu. Czekał chyba na atak, bo i tak ta lawa tutaj dużo porobiła. Myślałem, że właśnie przy ostatnim HP tutaj rzuci klona. No ale jednak obyło się bez klona. Tutaj Śnieżka poleciała. Bacy tam w bronie tą lawę, jeszcze armię szkieletonów, żeby odwrócić uwagę lawa popsów. Ładnie, tutaj Kamikaze pięknie to broni wszystko. Tutaj jeszcze Śnieżka porozbija, Lumberjack jest klon. Zobaczcie, znowu. Baby Dragon, Fly Machine, klon. I zobaczcie, jaki damage robią na wieży. No tutaj już mało zostało, 362 HP na wieży u Gierusia, ale już kolejne lawy dorzucone tutaj. Jeżeli tej lawy teraz Gieruś nie wybroni, to tam wieżę straci. Teraz Kamikaze ma troszeczkę większy zapas HP. Ta lawa tam dojdzie, Baby Dragon jednego baca zostawił, ale obija Baby Dragona, jeszcze Lumberjack dorzucony, obroniony. Ładnie tutaj tym wszystko, jeszcze klon tutaj. To był taki klon właśnie, troszeczkę przestrzelony. No trochę tutaj tak nie wyszło z tym klonem u Gierusia. No i wygrywa Kamikaze też właśnie w tym pojedynku. Ale ogólnie chodziło o to pokazać, że nie kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko jak grają właśnie tym deckiem. Więc polecam wam serdecznie ten deck. Mam nadzieję, że jeszcze postaram się niebawem o jakichś innych konfiguracjach tego decku nagrać odcinki. Powoli wracamy do nagrywania. Powoli też będę korzystać ze swoich kontaktów. Tak, kontaktów. Kontakty się narobiło. Więc z graczami stopki i będziemy podglądać ich walki, będą komentować lub ja będę komentować, będą swoje deki pokazywali, na przykład walki tam na poziomie 5000, 6000 pucharków, więc powoli wracamy do nagrywania. Cieszycie się? Zostawcie łapeczkę, zostawcie masę łapek, bo jak nie, to was znajdę was i tam
potargam wam włosy. Zobaczycie. Zostawcie łapeczkę, zostawcie followa na Twitterze, bo tam są live'y. Przypominam, dzisiaj godzina 19. Gram challenge o nową emotkę. Jeżeli będzie 200 osób, startujemy z losowaniem karty Google 50 zł. Albo PSC, jeżeli ktoś woli PSC. Więc zapraszam was na godzinę 19. Ja już kończę z tym gadaniem. Zostawcie łapkę, subskrypcję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.